Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, ukośnik Radio A w studiu jakoś rzekł Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panie prezesie. Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. Dzień dobry. Będzie o polityce, ale będzie też o, o historii. Zacznijmy o to, co łączy politykę z historią. Budżet to połączy. Koalicja rządząca uznała, że musi gdzieś oszczędzać i znajdzie oszczędności m.in. w kasie IPN-u. Historia spełnia pełna polityki, panie redaktorze, drodzy państwo. Wypadkową polityki są wszystkie przełomy, które znamy z historii, przełomy polityczne, przełomy wojenne, więc oczywiście te dwie sfery ze sobą się nachodzą regularnie. Jeśli chodzi o budżet Instytutu Pamięci Narodowej, to przypomnę, że on już był ograniczony w zeszłym roku o 70 milionów złotych, teraz to ponad 50 milionów, które słyszymy publicznie. Minister Domański o tym mówi, a wytrych jest prosty. Przekażmy powodzianą. Kto się nie dołoży powodzianą? My oczywiście, jako Instytut Pamięci Narodowej, ja osobiście jesteśmy solidarni z powodzianami, i to jest naturalna rzecz, że wszyscy powinniśmy pomagać tym Polakom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Więc to nie ulega żadnym wątpliwościom, że takie powszechne ruszenie, także finansowe, jest w tym wypadku potrzebne. Natomiast niezależnie od decyzji pana ministra Domańskiego, my w Instytucie Pamięci Narodowej zaproponujemy jeszcze tydzień przed tą publiczną informacją o ograniczeniu budżetu Instytutu Pamięci Narodowej, że jesteśmy gotowi przekazać, bowiem zarządzamy bardzo odpowiedzialnie budżetem Instytutu. 2,5 miliona złotych na rzecz powodzian. Takie pismo oficjalne trafiło do ministra Domańskiego, no a później w mediach dowiadujemy się, że wszystkie instytucje, które są niezależne od rządu, mają mieć ograniczony budżet. Kancelaria Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny Krajów... Radar Telewizji, Krajowa Rada Sądownictwa i tak mógłbym wymieniać dalej. No i właśnie o to chodzi, że z jednej strony wszyscy czujemy solidarność, ale z drugiej strony ta propozycja pana ministra Domańskiego jest głęboko polityczna, bo czemu wyłącznie instytucje niezależne od obecnego rządu mają składać się na rzecz, na którą powinni składać się wszyscy Polacy i także w moim uznaniu Kancelaria Premiera i inne agendy państwa polskiego. 50 milionów mniej w budżecie ipn to. Co to oznacza tej instytucji. Biorąc pod uwagę, że mamy 70 milionów mniej z zeszłego roku, jeśli dołożymy do tego jeszcze 50, to właściwie to jest jedna piąta, jedna szósta budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. To nie wpłynie oczywiście na dynamikę naszej pracy, bo jesteśmy jej w pełni poświęceni, ale to oznacza, że część projektów wydaje się, że edukacyjnych będzie musiała zostać ograniczona. Ja bym nie chciał roztaczać pesymistycznego scenariusza, bo chciałem słuchaczom Radia Wnet zagwarantować, że jesteśmy bardzo zmobilizowani w Instytucie Pamięci Narodowej i nikt nie powstrzyma naszej misji, ale wiążą się z tym konkretne e, trudności. Trudności, zwalnianie pracowników, redukcja działalności wydawniczej, edukacyjnej, poszukiwawczej. E, co się trzeba, trzeba będzie przyciąć? Na pewno nie wstrzymamy poszukiwań. Jest to jeden z fundamentów naszych działań. Tak samo jesteśmy odpowiedzialni za 94. Km... Kilometry dokumentów, które są w naszych archiwach. Archiwum jest. To tylko poszukiwanie, od razu tutaj przerwę. Poszukiwania także tych, którzy walczyli z komunizmem po roku 1945, a tu wydaje się, że idziemy do kolejnego przełomu, kolejnego ważnego odkrycia, kolejnego, kolejnej ważnej ekshumacji. Oczywiście tych poszukiwań w całej Polsce toczy się i poza granicami Polski bardzo wiele. Ostatnio w Belwederze wręczyliśmy kolejnych 17 not identyfikacyjnych. A więc właściwie w każdym miesiącu Instytut Pamięci Narodowej dokonuje przełomowych odkryć. Media mówiły o, o zaporze. To, to prawda czy nieprawda? To, to, czy... to panie redaktorze, drodzy państwo, jest tak skomplikowana materia, bo to na nią składa się... deputowski Zapora, został odnaleziony tak, jego... Cichociemny, cichociemny, ale też żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny. Natomiast to jest tak skomplikowana materia, na którą składają się z jednej strony badania naukowe, z drugiej strony badania genetyczne. Nakłada się na to wszystko postępowanie prokuratorskie, że jest zbyt wcześnie. My w Instytucie Pamięci Narodowej do tej sprawy podchodzimy bardzo poważnie i identyfikujemy... Musi osiągać 100%, żebyśmy mogli o tym publicznie mówić. Dlaczego, panie redaktorze, drodzy Państwo? Bo jest to też kwestia pełna emocji dla najbliższych. Jednak odnosi to się do życia, do śmierci, do pochówku, więc dzisiaj panu redaktorowi. Nadzieja, nie mogę... a, potem, a potem zabrań tej no, nadziei. No właśnie, jesteśmy zbyt poważną instytucją, żeby o tego typu rzeczach mówić w sposób nie dający przekonania, że to jest ta identyfikacja. Ale rodziną jedną może pan prezes, rozumiem, Pewnić, że mimo obcięcia funduszy, to na poszukiwania polskich, toczesnych członków polskich bohaterów tutaj nie będzie oszczędności. Bezwzględnie w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej muszą znaleźć się środki finansowe na poszukiwania ofiar zbrodni reżimów komunistycznego i narodowo-socjalistycznego i niemieckiego i sowieckiego. To jest jedna z naszych głównych misji. Tak samo możecie być Państwo spokojni, że Archiwum Instytutu Pamięci będzie Narodowej. Będzie funkcjonować i będzie przetrzymywać dokumenty, czyli co wydawnictwo, to co z czego też IPNS słynie. Wiele książek historycznych, często nagradzanych, tu będzie mniejsza. Mniejsza działalność. Dzisiaj wydajemy, panie redaktorze, drodzy państwo, około 30 książek o historii Polski i Polaków w XX wieku miesięcznie. Oczywiście wydawnictwa nasze są bardzo ważne i, tak jak pan redaktor wspomniał, nagradzane wieloma nagrodami cieszą się zainteresowaniem odbiorców i mam nadzieję, że ścieżki wydawnicze i też nie będziemy musieli ograniczać ścieżki memoratywne, a więc tablice, pomniki. Bardzo ważna jest dla nas edukacja, szczególnie edukacja młodych.

jako pierwsza instytucja w Polsce wydaliśmy gry komputerowe z kontentem historycznym, gra szyfrów, gra lotnicy. Jeśli dzisiaj miałbym o tym mówić, to właściwie nie widzę przestrzeni, z której moglibyśmy zrezygnować. Wszystko wydaje się ważne, ale jeśli zostaniemy postawieni przed taką koniecznością, to skalibruję budżet w ten sposób, abyście państwo w całej Polsce i Polacy na całym świecie mieli nadal kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej. A jak jest w ogóle współpraca z rządem? Czy to z ministrem nauki, czy z ministrem edukacji. Spotykają się z panem prezesem, bo to jak instytucje czy ministerstwa, resorty, na no, którym powinno zależeć na współpracy z ipn -em. Ja szczęśliwie nie jestem częścią administracji rządowej. Prezes IPN-u nie jest częścią administracji rządowej, więc potrafimy sobie radzić bez tego typu kontaktów. No Jeśli minister szkolnictwa wyższego jakiś czas temu deklarował konieczność rozwiązania Instytutu Pamięci Narodowej, no to możemy być przekonani, że ta współpraca jest w pewnym sensie ograniczona. Gdy patrzymy na to, że I tu, I tu jest lewica. Premier Tusk oddał lewicy i to z własnej koalicji, tym wszystkim lewicowym, ale także koalicjantom z Urbania. Nową Lewi Nowa lewica i naukę i edukację. No i to jest duża krzywda dla polskiej edukacji, bo jak przyglądamy się co dzisiaj dzieje się w Ministerstwie Edukacji, jak wygląda próba zmiany programowej nauczania kolejnych pokoleń Polaków to w Instytucie Pamięci Narodowej, ale także za, poza Instytutem Pamięci Narodowej w świecie naukowców, historyków, zajmujących się XX wiekiem, ale nie tylko. Katechetów, nauczycieli języka polskiego, filologów jest głęboka trwoga, bo widzimy, że podstawa programowa jest właściwie dewastowana. W kulturze też raczej by politycy lewicowi był Bartłomiej Sienkiewicz, to bardzo lewicowy polityk Koalicji Obywatelskiej, teraz jest pani Wróblewska. Raczej no, politycznie nie kojarzona, ale o takim szczycie lewicowym. Kolejny instytut, Muzeum, muzeum II Wojny Światowej, bliskie panu prezesowi. Muzeum Historii Polski, to w Warszawie, ale też instytut już nie dziedzictwa myśli narodowej, też przyjęty przez sojuska skrajnie lewicowe. Jaka jest wizja polityki historycznej, w ogóle historii Polski, jaką ma obecna koalicja? Wizja obecnej polityki pamięci. My jak możemy przekonać się po tych zakresach, o których pan redaktor powiedział, bo oczywiście każdy rząd ma prawo do zmiany szefów instytucji kultury, ale liczy się też to, w jaki sposób to jest przeprowadzane. No, to wszystko, co dzieje się na naszych oczach, jest przeprowadzane nie skalpelem, tylko sikierą. A tacy ludzie jak profesor Rafał Wnuk w Muzeum II wojny światowej w nocy zdrapują polskich bohaterów. Widzimy, że. W muzeach rezygnuje się z ludzi kompetentnych, z bardzo doświadczonych, uznanych w Polsce i na świecie profesorów, jak profesor Grzegorz Beren, jak dyrektor Robert Kostro. Na jego miejsce z... pan Napiórkowski, osoba, jak się czyta prace naukowe, czy, czy prace z zakresu kultury, no, niezwykle lewicowa. No właśnie, Adam Leszczyński w, za profesora Jana Żaryna. Widzimy, że jest to próba przechylenia wahadła radykalnie ponad skalę oddziaływania, i to jest rzecz, na skutek której polska kultura z całą pewnością, z całą pewnością cierpi. Tak nie działa się w zakresie kultury, aby stawiać. Z jednej strony, premier Tusk, jak pan redaktor powiedział, i to jest prawda, postawił na radykalnych polityków na czele resortów radykalnych lewicowych, odpowiadających za edukację młodzieży. Z drugiej strony e, oni stawiają na właściwie lewicowych aktywistów, no bo przecież Adam Leszczyński to jest e, lewicowy, zdeklarowany, nie chcę użyć mocniejszego e, słowa polityk e, związany z e, OKO.prez, więc też... No dobrze, publicy... ale na czym się różni ta, ta wizja? Jak nie wiem, czy pan prezes ma okazję z nimi rozmawiać? Pewnie rzadko, ale żebyśmy mieli zastawić wizję pana prezesa polityki historycznej, polityki pamięci, a wizję Realizowanej przez obecną ekipę rządzącą. Ja powiem panu redaktorowi w ten sposób. Ostatnio rozmawiałem ze swoimi współpracownikami, partnerami w Stanach Zjednoczonych, którzy pytali mnie, czemu właściwie nie ma w Polsce polskiego, w Waszyngtonie nie ma polskiego ambasadora. I tam również padło pytanie o koncepcję. Mi bardzo trudno powiedzieć, jaka jest koncepcja dzisiejszej polityki pamięci, czy polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego, bowiem jedyne, co Słyszymy w opinii publicznej, co wynika z tych działań, to jest próba radykalnego zaprzeczenia konsekwentnie prowadzonej przez 8 lat polityki pamięci. Więc jeśli miałbym jednym zdaniem określić obecną politykę pamięci, to jest zaprzeczenie temu, co działo się przed 15 października zeszłego roku. A co to oznacza? Chyba ani ja no no z... powiedz, co to znaczy zaprze słuchacza... zaprzeczenie. Z jednej strony abdykacja z kwestii reparacyjnych. Możemy powiedzieć, że kanclerz Scholz miał na tyle odwagi i na tyle użyje tych słów i na tyle bezczelności, aby przyjechać do Polski i w momencie, gdy mamy na stole trzy tomy raportu reparacyjnego, który mówi, że Niemcy są nam winni 6 bilionów 200 miliardów złotych, powiedzieć, że może dać A to zdaniem pana prezesa, to, 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 te, te słowa to był wynik zmian w polityce pamięci, to robi prezydent Gdyby tego nie było, nie mógłby powiedzieć, że jest gotowy wypłacić nie ileś tam bilionów, tylko 300 milionów. No nie wyobrażam sobie, że kanclerz Niemiec pozwoliłby sobie na tego typu, powtórzę jeszcze raz to słowo, bezczelność, znając podejście Polaków do historii, do bólu, który wszyscy odczuwamy w naszych domach jeszcze po Drugiej wojnie światowej, aby przyjechać w innych okolicznościach politycznych, i zaproponować coś co mógłby zaproponować bezdomnym w Hamburgu w Dortmundzie albo w Berlinie a tu odnosi się do konkretnej rzeczy to znaczy do konkretnej rzeczy do II wojny światowej jeśli nie posługujemy się raportem reparacyjnym który został przygotowany jednak przez 30 naukowców który jest konkretnym przełożeniem wydarzeń historycznych na język ekonomii i ekonometrii no to ta polityka pamięci, czy brak polityki pamięci w obecnej Polsce ośmiela kanclerza naszych sąsiadów do takich A działań. A w, w kwestiach wewnętrznych, na ile konserwatywna, prawicowa polityka pamięci się sprawdza, w moim pokoleniu historia żołnierzy wyklętych była istotna, ale wydaje się, że została, mówiąc kolejny, przegrzana, że dla osób, ja mam 37 lat, dla osób, które ja mają teraz lat 17, to już jest historia. Albo nieciekawa, albo zgoła historia. No, państwowo nudna, państwowo obszyta w barwy akademii publicznych. Nie tylko jako ojciec, ale też jako praktyk edukacji, człowiek, który regularnie spotyka się z młodzieżą. Wydaje mi się, że znam psychikę czy podejście do tej kwestii dzisiejszej młodzieży. I Gdzie rzeczy... nurty lewicowe są bardzo popularne na uniwersytetach. Wiele osób mówi, profesor Andrzej Nowak często wspominał, że teraz studenci są zafascynowani marksizmem na przykład. Tylko pa panie redaktorze, jeśli chodzi o tę kwestię, od której pan redaktor zaczął, o kwestię, że. Wyklętych. Młodzież przyzwyczaiła się, czy my przekazywaliśmy młodzieży właściwie bohaterów podziemia antykomunistycznego jako wyłącznie Herosów. To byli ludzie z krwi i kości, tam było bardzo dużo człowieczeństwa. I młodzież, z którą rozmawiam, mówi: oni są dla mnie bohaterami, ja to rozumiem, ale wy ich pokazujecie jako ludzi bez skazy, ludzi, którzy tylko modlą się, służą ojczyźnie, a nie ma tam tej ludzkości, tego człowieczeństwa. Ja się zgadzam, z tą diagnozą. Trochę środowisko odpowiedzialne za pokazywanie prawdy o naszych narodowych bohaterach. Zapomniało, że to byli ludzie z krwi i kości. I chyba tutaj jest luka, która sprawia, że młodzież zaczyna zastanawiać się, czy oby tacy bohaterowie, których tylko stawiamy na pomniki, oni zasługują na pomniki, to jest rzecz naturalna, ale chcą zobaczyć człowieka, który mierzy się z trudami okupacji czasu po roku 1945. Po tych ośmiu latach jest potrzeba przemyślenia na nowo ideowych podstaw prawicy, czy postaw prawicy może lepsze słowo niż podstaw, także w wymiarze polityki pamięci, że trzeba nowych środków, a może i nowych treści. Panie Trzeba z całą pewnością nowych narzędzi, panie redaktorze, dlatego w Instytucie Pamięci Narodowej zrobiliśmy największe badania świadomości historycznej Polaków po roku 89. I co do nas mówi młodzież? 50% młodzieży ma ambiwalentny stosunek do historii. To jest dla nas najważniejsza dana. Oni mówią, my chcemy uczyć się naszej historii, ale jak wy nam ją chcecie opowiedzieć? Ja też nie, nie będę tutaj jakiś bardzo precyzyjny, ale z wiedzy ogólnej mam taki obraz, że ilość osób, które zdają historię na maturze z roku na rok spada, nie? czy to jest prawda, czy nie. Tak, bo my w pewnym sensie. E, to przestali... kiedyś było kilkanaście, kilkadziesiąt procent w latach 90., -tych, 2000, -tych, a teraz to jest tym kilka procent, podobno. My przestaliśmy e, na pewnym etapie diagnozować potrzeby młodzieży. Świat się po prostu zmienił. Książki są oczywiście bardzo ważne. Dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej są najważniejsze: książki e, i archiwa, ale dlatego stworzyliśmy Biuro Nowych Technologii, Biuro Przystanków Historii, aby nauczyć hi, historii także przez nowe technologie, gry komputerowe przez wydarzenia teatralne i zdradzę panu redaktorowi, gdy tworzyłem te biura, musiałem, spotkałem się także z oporem ludzi, których bardzo szanuję, którzy mają konserwatywny punkt widzenia, którzy, dla których historia jest bardzo ważna, ale jeszcze dwa, 3 lata temu niewiele osób rozumiało tą zmianę, która zaszła w świadomości młodzieża. My musimy mówić prawdę o polskiej historii za sprawą wszystkich narzędzi, które mamy w XXI wieku do dyspozycji. Natomiast nie pokojące jest to, co dzieje się z podstawą programową, bo to też było pytanie tak pana redaktora. Hit przechodzi do historii. To, to była doskonała inicjatywa ministra czarnka Doskonała, ale tak przeprowadzona, że wywoła kontrakcję. Oczywiście ja mówię o samej idei nauczania historii w wieku, o wieku XX, no jednak dzisiejsza geopolityka, dzisiejsza polityka jest wypadkową tego, co działo się w wieku XX w wielu kontekstach. Historii społecznej, historii ekonomicznej, historii międzynarodowej. Trzeba A na to... samo wprowadzenie hitu jako techniczny uzna Pan za sukces. Ja czytałem książkę, oczywiście podręcznik odnoszący się do hitu profesora Roszkowskiego, którego bardzo cenię, i było tam oczywiście wiele rozdziałów i wiele treści, które odpowiadały wizji prawdziwej, obiektywnej historii. Samej strukturze wprowadzania tego, tak mechanizmowi implementowania hitu, oczywiście się nie przyglądałem, natomiast uznaję, że nauczanie historii XX wieku i sam, sam program nauczania historii i teraźniejszości jest bardzo ważny do zrozumienia dzisiejszej rzeczywistości. A historia, panie redaktorze, bo pan redaktor spytał o konserwatywną historię, historia właściwie nie powinna mieć barw politycznych. My, to, i to jest wielka państwowa trwoga, ale też moja trwoga jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W wielu zakresach, czy w ogóle generalnie nauczanie historii, budowanie Naszej narodowej tożsamości powinno stanowić linię demarkacyjną. Tak samo jak linię demarkacyjną powinny, powinny stanowić kwestie reparacyjne. Powinny być rzeczy w naszym życiu, które są naturalne dla każdego, kto kocha Polskę i kto obejmuje rządy, tak niestety nie jest. Naszym gościem Karol Nawrocki, prezes IPN-u, jak to mówi lewica, IPNowski historyk, to byłby dobry prezydent. My, my historycy w Instytucie Pamięci Narodowej, panie redaktorze, jesteśmy absolwentami polskich uniwersytetów. Wielu moich kolegów jest wykładowcami na uniwersytetach, więc określenie IPN-owski historyk jest jakąś głęboką nowomową. My jesteśmy historykami, ja jestem doktorem historii, takim jak wszyscy inni historycy w naszym, w naszym państwie. Takie są tytuły. IPN-owski historyk idzie po prezydenturę. A to jestem historykiem i dumnym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Cały czas, styl, tak. Który wybiera się do Pałacu prezydenckiego. To panie redaktorze odnosi się, to pytanie odnosi się do przyszłości, więc myślę, że jest zbyt wcześnie, abym mówił o tym w jakiejś formie konkretu, czy w formie rzeczywistości. Był tutaj ostatnio pan poseł Wawer, wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. Pytałem go o to, czy byłby pan dobrym kandydatem, powiedział, na pewno bym rozważył głosowanie. O, to miłe. Myślę, że środowiska Konfederacji, wyborcy Konfederacji doceniają pracę Instytutu Pamięci Narodowej, ale też moją pracę wokół żołnierzy wyklętych z roku 2011-2012. Więc to jest z jednej strony miłe, że tak się Pan poseł wypowiedział, z drugiej strony w pewnym sensie też ja odczuwam tę naturalność, że oferta Instytutu Pamięci Narodowej trafia do tych, którzy mają światopogląd narodowy, bo dla mnie narodowe podziemie antyniemieckie czy antykomunistyczne po roku 45, dla mnie jako dla historyka, dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jest częścią Polski niepodległej i myśleniu o Polsce niepodległej. Jest pan urzędnikiem, człowiekiem, obywatelem, który mógłby być wspólnym kandydatem IPiSu i Konfederacji? Ma pan na tyle szerokie kontakty i zaplecze? Na no to panu redaktorowi nie odpowiem, bo przede wszystkim nie jestem politykiem. Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej i do dnia dzisiejszego nie jestem. Z całą pewnością jestem. A bliżej panu czy do Konfederacji? No, panie redaktorze, no to już jest mocne pytanie. Oczywiście zjednoczona prawica po ośmiu latach rządów, które mogę ocenić bardzo pozytywnie. Jako obywatel, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest środowiskiem patriotycznym w Polsce, które gwarantuje w dniu dzisiejszym marsz w kierunku normalności, której niestety jako obywatel. Nie oglądam w telewizji, bo widzimy, że żyjemy w sytuacji, w której, no, w której nawet podstawowe kwestie prawne czy legislacyjne budzą wątpliwości i zdumienie obywateli. Czy czuje pan się kompetentny, żeby ewentualnie być kandydatem? Nie wciągnie mnie pan redaktor w dyskusję o tym, czy mógłbym być kandydatem. Jeśli byłbym kandydatem to na, na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to mógłbym się otworzyć do takiej dyskusji. Ja dzisiaj jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i czuję się kompetentny do tego, aby sprawować tę funkcję. Oczywiście, ale nie wiem, czy. Czy pan Googlea swoje nazwisko i imię czasami? Ja to się zrobiłem wczoraj wieczorem. Wszystkie artykuły dotyczą potencjalnego pańskiego startu w wyborach. Wszystkie. Dosłownie Cieka. jak się włączy Google, Karol Nawrocki, wiadomości, wystartuje faworyt, faworyt PiSu, czy wystartuje, wystartuje na pewno. Tylko o tym się media interesują w tej chwili. No to, są to są prognozy, to jest przyszłość, panie redaktorze. Życie sportowe i obserwowanie życia politycznego nauczyło mnie, że część artykułów, część publicystyki, czy nawet zakłady bukmacherskie, w których wskazuje się faworyta, często nie kończą się najprostszym rozwiązaniem, więc to jest tak dynamiczna materia odnosząca się do przyszłości, że właściwie ciężko dzisiaj o tym rozmawiać. A dzisiaj w, w sytuacji, się... kto powinien być prezydentem? Jakie cechy powinien mieć osoba, mieć osoba, która ubiegałaby się o urząd prezydenta? Przede wszystkim prezydent musi kochać Polskę i musi Polskę stawiać w, jako podmiot swoich wszystkich działań politycznych i społecznych, więc prezydent musi kochać Polskę, ale w dzisiejszych czasach, jeśli przyglądamy się obecnej rzeczywistości, nie będę się tutaj rozwijał, panie redaktorze. Prezydent musi też wykazywać się głęboką odwagą i gotowością do ratowania suwerenności, niepodległości Polski, także na arenie międzynarodowej. Są to czasy bardzo niebezpieczne. A taka postać jak Donald Tusk spełnia te warunki? Ja nie jestem wielkim fanem Donalda Tuska jako polityka ani premiera. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że do najważniejszych dla mnie i dla bardzo, do bardzo ważnych sektorów życia publicznego, do edukacji, do nauki, wybrał osoby, które ją właściwie niszczą. Więc Donald Tusk z całą pewnością, pan premier Donald Tusk, nie jest moim faworytem, jeśli miałbym wybierać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. A warto, żeby prezydent był z Gdańska? No Gdańsk to jest piękne nadmorskie miasto. Wszystkich serdecznie zapraszam nad Gdańskie Morze. Urodziłem się w Gdańsku. Miasto niestety niedoskonałe ze swoimi problemami, które, które znamy. Będzie jako dwóch Dwóch obywateli, dwóch urodzonych mieszkańców Gdańska. No, Donald Tusk mieszka w Sopocie w tej chwili oficjalnie. Kandydat na prezydenta, pani Donald Tusk. To byłby... Tego, tego nie wiem, czy będzie dwóch gdańszczan. dwóch gdańszczan na ważnych stanowiskach, panie redaktorze. Natomiast ten jeden Gdańszczanin, o którym wspominamy, mógłby poświęcić się swojej misji w Gdańsku, zamiast mieszkać w Pałacu Prezydenckim. Jeśli pytamy pan o moje opowieści, moje Opinie na ten temat, bo powtórzę to jeszcze raz: nie jestem fanem polityki Donalda Tuska ani Donalda Tuska et al. To pytanie już padało, także padało na naszej antenie, ale odpowiedź, żeby była jasna i klarowna, ale gdyby padła propozycja z konfederacji pewnie nie, bo tam się są męce, ale z PiSu tak by pan odpowiedział. Jestem gotowy, panie redaktorze, drodzy Państwo, do tego, żeby służyć Polsce tam, gdzie jestem potrzebny. Te decyzje podjąłem 20 lat temu, że właściwie swoje życie zawodowe poza życiem rodzinnym, łącznie nawet powiedziałbym z życiem rodzinnym, poświęcam Rzeczpospolitej. Dzisiaj realizuję się jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gdybym taką propozycję dostał, dotyczy ona. No, najważniejszego urzędu w państwie polskim, więc z tym założeniem sprzed 20 lat nie, nie mógłbym po prostu powiedzieć nie, to jest rzecz naturalna. Nie przystoi mężczyźnie, patriocie, człowiekowi, który Polskę kocha. Chyba, że to będzie kobieta, kobiecie też pewnie. Nie przy... kobieta, oczywiście, tak. No, kobiecie, która Polskę kocha, też nie wypada. Tak. Doktor Karol Nawrocki, prezes IPN-u, był naszym gościem Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do zobaczenia, za czym, jak się wypadki także polityczne potoczą. To to jest przyszłość. A teraz do teraźniejszości, która wynika z tragicznych wydarzeń niedawnej przeszłości. Wracamy w Kotlinie Kłockiej, niedaleka, niedaleka, niedaleko lądka. Zdrój jest Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, raz jeszcze, panie redaktorze. W Trzebieszowicach, oczywiście. Nie starałem się uniknąć jestem. tej nazwy, nie wiem, czy mi się bardzo udało bardzo udało, udało ci się uniknąć nazwy. Pozdrowienia dla Pana Prezesa. Pan prezes już I... pędzi ze studia, bo kolejne o dziewiątej wydarzenie, więc i tak trochę, trochę żeśmy wywiad przedłużyli, ale, ale tak, ale już pobiegł pan prezes Dzisiaj naszego studia. Zostałem jest... się sam.